Pewnie znowu myśli o tych dziewczynach z siłowni. Skoro ja ważę 80 kilo, to ile ja powinienem podnosić na klatę? Jeżeli trenujesz na siłowni, prawdopodobnie nieraz zastanawiałeś się nad kluczowym pytaniem. Ile na klatę to dużo? I właśnie w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie zaprosiłem do dzisiejszego nagrania dwóch atletów, dwóch trenerów, którzy również pracują w City Ficie. Kacpra, który jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów. I Wojtka, który ma ponad 2 metry i wyciska niemało. Zostawiamy łapki do góry i jedziemy z tematem. Nasze rozważania w tym temacie musimy jednak zacząć od pewnej kluczowej różnicy. Rozróżnienia siły maksymalnej i siły proporcjonalnej do wagi zawodnika. Siła maksymalna to bezwzględny wynik, jest ona związana z tym, ile po prostu kilogramów udało nam się podnieść. Natomiast siła proporcjonalna dodaje do naszego kryterium dodatkowy parametr związany z przeliczeniem ciężaru, który dźwigamy, do wagi osoby dźwigającej. I właśnie z uwagi na ten podział powinniśmy analizować nasz wynik na klatę dwutorowo. Zastanowić się, ile wyciskamy, jaka jest nasza siła maksymalna, czy to dużo, czy to mało, czy to średnio, jak i dodatkowo przeanalizować ten wynik w oparciu o naszą wagę, którą dysponujemy. Wtedy też łatwo możemy się zorientować, czy jesteśmy silni na tle rówieśników, czy mamy na przykład dobre predyspozycje związane ze sportem, który być może nas by interesował, albo co więcej, możemy się porównać z naszymi kolegami, ale na bardziej uczciwych zasadach. 150 kg w martwym ciągu dla osobnika, który waży 100 kg, to wcale nie jest tak dobry wynik, ale dla odmiany na przykład 140 kg, dla 60-kilowego chłopaka, który zaczyna dźwigać, to już jest świetne osiągnięcie, godne podziwu. Co też w ogóle nie znaczy, uprzedzając i wracając do wyniku Wojtka, że znajdziemy na siłowni dużo osób, które jest w stanie dźwignąć 190 kg, bo takiego wyniku to ja osobiście życzę praktycznie każdemu z Was, niezależnie od wagi, którą dysponujecie. Jednak właśnie paradoksalnie to Kacper, który w tym momencie nie jest w stanie podnieść 190 kg na klatę, jest silniejszy w naszym zestawieniu. Z prostego względu, że proporcjonalnie do swojej wagi, która obecnie oscyluje około 100 kg, osiąga lepsze proporcjonalnie wyniki siłowe. Szczególnie w ćwiczeniach, które są charakterystyczne dla jego dyscypliny, takie jak martwe ciągi, przysiady, zarzuty czy rwania. Ale tematem odcinka jest to, jak my się mamy w tym wszystkim połapać, jak ocenić swój wynik siłowy, chociażby w takim ćwiczeniu, jakim jest wyciskanie leżąc, potocznie nazywane wyciskaniem na klatę. I właśnie dzisiaj w tym celu mam dla Was ciekawą stronę, do której link umieszczę w opisie filmu, która pozwala zdiagnozować nam nasz poziom obecnej siły w oparciu chociażby o naszą wagę, chociażby o staż treningowy, co jest niezwykle kluczowe. Wtedy też możemy łatwo zorientować się, czy jesteśmy raczej silni, raczej słabi, jakie są nasze słabe ogniwa, bo być może rzeczywiście wyciskanie leżąc nie idzie nam źle, ale zaraz się okaże, że na przykład nasze nogi wcale nie są aż tak silne, jak być już powinny na tym etapie. Poza zorientowaniem się, które elementy naszej sprawności wymagają szczególnej uwagi, możemy się zorientować, czy czasem nie mamy jakichś szczególnie dobrych predyspozycji w obrębie na przykład danej dyscypliny. Bo może się okazać, że w obrębie naszej wagi mamy naprawdę elitarny wynik w takim przykładowo martwym ciągu, czy też w jakimkolwiek innym ćwiczeniu, które może nie jest wyciskaniem na klatę, ale mimo wszystko pozwoli ukierunkować nas w stronę jakiejś dziedziny, którą być może powinniśmy się zająć, jeżeli mamy jakiekolwiek cele sportowe. Może macie jakiś na przykład ukryty potencjał, o którym jeszcze nie wiedzieliście, więc zajrzyjcie na pewno na stronę po obejrzeniu tego filmiku, wpiszcie swoje dane, określcie swój staż treningowy i porównajcie wyniki te, które macie, z tymi, które warto, żeby się pojawiły na tym etapie treningu i jak ta strona Was ocenia. Co dodatkowo może jeszcze wypłynąć z tej tabelki, powyższe standardy albo poboczne standardy, nie wiem jeszcze gdzie umieszczę tą tabelkę za swoimi plecami, będą bardziej korzystne, bardziej przychylne dla osób, które antropometrycznie odpowiadają właśnie pewnym dyscyplinom. A po ludzku chodzi tutaj o proporcje kostne, czyli na przykład jak mamy długie łapy, to wyciskanie będzie dla nas chociażby trudniejsze. Jeżeli mamy utrudniony transfer siły w obrębie naszego tułowia właśnie z uwagi na naszą budowę, to być może nie nadajemy się do jakiejś konkretnej dyscypliny. Nasz wynik wyjdzie trochę słabszy niż by mógł być, ale wcale to nie jest złe w momencie, kiedy ćwiczymy rekreacyjnie. To, że na przykład nie jesteśmy predysponowani do wyciskania, a martwe ciągi idą nam świetnie, to nie ma się co załamywać, tylko mimo wszystko mięśnie klatki piersiowej urosną, ale być może nie będziemy trójboistą albo osobą, której głównym sportem będzie na przykład wyciskanie leżąc. Dłuższy tor ruchu, który musi pokonać sztanga, mniej korzystne osadzenie środka ciężkości ciała, być może na starcie z
dyskwalifikuje nas na przykład z gimnastyki, z niektórych dyscyplin siłowych, ale dla odmiany może poszukamy swojego szczęścia w koszykówce i przykładowo Wojtek miał do czynienia z koszykówką, podczas gdy właśnie Kacper specjalizował się w dźwiganiu ciężarów. Jednak jak widzicie, obaj są naprawdę bardzo silni. I tutaj możemy płynnie przejść do wyniku na klatę i zastanowić się, ile w zasadzie powinniśmy dźwigać. W realizacji sportowej, gdzie nie liczy się waga zawodników, im więcej, tym lepiej. Natomiast w sporcie, gdzie kluczową rolę odgrywa masa ciała zawodnika lub w kształtowaniu sylwetki, istotną sprawą jest, żeby dźwigać ciężar proporcjonalny do naszej masy ciała. Podczas treningów hipertroficznych, czyli sylwetkowych, na których nam zależy na przykład, żeby nam urosła klatka piersiowa, powinniśmy używać dużego obciążenia, ale pamiętajcie, duży ciężar to nie 100 kg, nie 200 kg, tylko to jest takie obciążenie, które nie zostawia Tobie dużego zapasu przy danej ilości powtórzeń. Jeżeli Twoim celem jest budowanie sylwetki, to poza podstawowymi bojami, takimi jak wyciskanie, warto jest dorzucić do programu treningowego również inne ćwiczenia, na przykład rozpiętki czy ćwiczenia na maszynach, nie zapominając o tym, żeby to były ćwiczenia na mniejszych obciążeniach. W sporcie stawiamy na specjalizację. Musimy być silni w ćwiczeniach, które są nam potrzebne. Na przykład ja w dwuboju potrzebuję mieć silne nogi, silne plecy, ale niekoniecznie klatkę piersiową. A trenując rekreacyjnie, warto po prostu proporcjonalnie rozwijać swoje ciało, więc ta tabelka może nam posłużyć w tym, żebyśmy oszacowali, czy w tym momencie nie mamy jakichś właśnie słabych ogniw, które mogą utrudnić proporcjonalny rozwój całej sylwetki. Pamiętajcie po prostu, że proporcjonalne rozwijanie sylwetki zazwyczaj będzie związane z tym, żeby w każdej dyscyplinie siłowej być co najmniej średnim. Ciężko byłoby powiedzieć o osobie, że jest sprawna w momencie, kiedy rzeczywiście dużo dźwigałaby na klatę, a nie byłaby się w stanie ani razu podciągnąć na drążku. Napiszcie w komentarzach, ile ważycie i jaki macie wynik w wyciskaniu. A ja przypominam o tym, że wydałem książkę z masą informacji na temat kształtowania sylwetki, plany treningowe, plany żywieniowe, atlas ćwiczeń i wiele więcej znajdziecie tutaj. Książka z bezpłatną dostawą do nabycia do 20 grudnia, czyli lekko ponad tydzień od tego momentu. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Nie zapomnijcie zajrzeć na Instagramy do moich gości Wojtka, Kacpra. Dowiecie się wiele na temat treningu siłowego, obserwując te konta. Do zobaczenia niebawem. Cześć!